robi tam w drugim w 2024 roku, a w szóstym ogólnie odcinku programu Porozmawiajmy o Toruniu. A dzisiejszym gościem mojego programu jest niezwykła osoba, bo dla mnie tak naprawdę to jest człowiek renesansu. Pewnie słyszeliście nieraz takie historie o tym, że ktoś pracując w wielkiej korporacji nagle rzuca wszystko i wyjeżdża właśnie w te Bieszczady. No akurat mój gość nie wyjechał w żadne Bieszczady, ale faktycznie po latach pracy w jednej instytucji kultury stwierdził: ok, stawiam wszystko na jedną kartę, rozpoczynam nowy rozdział mojego życia związany, no właśnie, związany z tradycją, która w jego rodzinie kultywowana jest od wielu lat. A nade wszystko, poza tym, jeszcze stał się człowiekiem filmu. O kulturze, o filmie i o muzyce, a szczególnie muzyce reggae, będę rozmawiał z Kubą Kopczyńskim. Niezwykłym człowiekiem, jak dla mnie człowiekiem renesansu, idealnie wpisującym się w koloryt wszechstronności twórczej w naszym mieście. Szósty odcinek programu Porozmawiajmy o Toruniu, którego gościem jest Kuba Kopczyński. Zapraszam serdecznie. Kuba Kopczyński, bardzo miło mi, Jakub, że zgodziłeś się wziąć udział w programie Porozmawiajmy o Toruniu. Będziemy sobie snuli teraz twoją historię w tym mieście. Kuba, dla mnie jesteś tak naprawdę, bez żadnej ściemy, trochę takim człowiekiem renesansu. Bo jesteś tak naprawdę człowiekiem, który przez lata był związany szeroko pojętą tą kulturą. Tam się poznaliśmy w Muzeum Etnograficznym. Od wielu już lat działasz w branży filmowej i to z sukcesami, jeżeli spojrzeć na portfolio projektów, przy których brałeś udział. A jesteś też osobą, która kultywuje rodzinną tradycję i rzeźbisz w drewnie. I ta rzeźba to może nie jest słowo na wyrost, bo potrafisz zrobić cuda. Która z tych twoich profesji jest najbliższa twojemu sercu? Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Jeśli nas ktoś ogląda, to bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Faktycznie znamy się wiele lat i poznaliśmy się w Muzeum Etnograficznym. Pamiętam, jak to ty robiłeś film, bo to był taki moment. Zacznę od ostatniego. Moja rodzina faktycznie zajmowała się ludową rzeźbą w drewnie. Ja, idąc tym tropem, uczyłem się w technikum meblarskim. Jestem technikiem technologii drewna o specjalności meblarstwo. No i całe to właśnie zainteresowanie związane z drewnem i z tymi różnymi kulturotwórczymi działaniami, spotkaniami z twórcami typu ludowego, z muzealnikami, popchnęło mnie do tego, że 22 lata temu w tym roku jak przeniosłem się do Torunia i zacząłem studiować etnologię i antropologię kulturową na naszym toruńskim uniwersytecie. No i tam właściwie większość moich zainteresowań to było właśnie ludowe rzemiosło, budownictwo drewniane, wierzenia, folklor i sztuka typu ludowego, o której też napisałem pracę magisterską, która ku mojej uciesze wygrała konkurs na książkę o Mazowszu i została wydana jako książka, więc zawsze się tym przechwalam. I tak trochę, bo to jest taki jeden z bardzo ważnych elementów w moim życiu. Tym bardziej, że to była książka o mojej rodzinie, więc jakby tym bardziej jestem z nią związany, bo nie była to tylko taka zwykła praca magisterska, tylko to była praca magisterska 50%, żeby ją napisać, a 50% to oddałem też siebie w tej dzisiaj książce. No i to później znowu popchnęło mnie dalej do pracy w Muzeum Etnograficznym. Zdaje się, miałem szczęście, bo byłem po wielu latach, zdaje się 20, jeśli się nie mylę, nie chcę tu wprowadzać nikogo w błąd, zatrudniony przez dyrektora Huberta Czachowskiego jako najmłodszy pracownik i tam sobie przez prawie 10 lat pracowałem. Bardzo miło wspominam ten czas, no jakby to było też spełnienie mojego marzenia. To było spełnienie mojego marzenia i praca w muzeum dała mi naprawdę bardzo dużo rzeczy się nauczyłem robić, ale też tak naprawdę musiałem, bo jak wiemy, w instytucjach kultury często są różne braki finansowe, więc prostymi metodami, czyli przy pomocy gwoździa, kawałka papieru, druta i taśmy dwustronnej, trzeba zrobić coś fajnego, coś, co będzie promowało, coś, co będzie coś przedstawiało, czy na wystawach, jak robiliśmy wystawy, też wymyślaliśmy różne rzeczy i z artystami toruńskimi, i z pracownikami
jak zrobić coś fajnie, ale wiedzieliśmy, że nie mamy na to zbyt dużo pieniędzy. No i wtedy rozmowy, dyskusje, różnego rodzaju przekomarzanki i tworzyliśmy coś fajnego. Uważam, że muzeum jest bardzo fajnym miejscem. Cały czas mam do tej instytucji ogromny sentyment, ale trochę też sobie odpoczywam, bo w tym roku minie 7 lat, jak postanowiłem być niebieskim ptakiem i rzuciłem pracę na etacie i jestem wolnym człowiekiem w jednoosobowej działalności gospodarczej. No właśnie, słuchaj, bo ja pamiętam ten moment, kiedy no, obwieściłeś światu, że twoja przygoda z Muzeum Etnograficznym dobiega końca i jak tak sobie myślę o tym, i że chyba długo musiałeś dojrzewać do takiej decyzji, czy to z kolei, czy to może było proste, to, że okej, okay, mówię pas i teraz zaczynam działać już na własną rękę. Wiesz co, to nie, to nie było proste. To w ogóle cały proces od pierwszej myśli do tego momentu, kiedy poszedłem do dyrektora, a najpierw poszedłem do mojej bezpośredniej szefowej, czyli pani Anny Muszyńskiej, wicedyrektorki ówczesnej muzeum, że to już jest ten dzień, no to w ogóle cały ten proces trwał 3 lata. Takiego zastanawiania się, myślenia, co dalej, co ze mną będzie, co będę mógł robić, ale jednocześnie nałożyło się na to do działanie stolarskie, bo zaprzyjaźniłem się z takim Wojtkiem, stolarzem z Czarnego Błota i zacząłem mu pomagać, robić różne rzeczy, trochę zacząłem robić też sam, więc jakby te coraz więcej było też tego takich działań związanych z pracą w drewnie. No i jak już przyszedł taki moment, że ich było tak dużo, już mi trudno było też dzielić tę pracę na etacie do 15:30 i po pracy pracę w stolarni. No i podjąłem, pamiętam, byłem w Kownie u kumpla, tam budowałem mu taki duży regał na książki i myślę sobie, stojąc tam na balkonie, patrząc na miasto, mówię, może to jest dobre miejsce, żeby podjąć decyzję. Podjąłem ją, wróciłem do Torunia i no i rozstaliśmy się z muzeum w zgodzie, fajnie, cały czas mówię, że to miejsce mnie bardzo ukształtowało. No i zostałem sobie takim freakiem, niebieskim ptakiem i tak sobie żyję do dzisiaj. No właśnie, a powiedz, bo tak naprawdę wydaje mi się, że taka ta indywidualna, samodzielna praca w drewnie to raz, że wymaga cierpliwości, dwa, wymaga też no, pokory wobec materiału, tak? Który, bo tutaj tak naprawdę najmniejszy błąd w sztuce stolarskiej no, spowoduje to, że koncepcja, która gdzieś w twojej głowie się rodzi, no już może pójść do lamusa. To chyba też ogromna samodyscyplina, nie tylko jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, ale w ogóle o proces twórczy jest wymagana. Wiesz co, to właśnie tak działa. Jak mówi takie powiedzenie, łatwiej kijek pociękować, niż jego pogrubasić. Trzeba być naprawdę pokornym, bo no, to oczywiście też zależy w jakiej pracy, ale czasami deska cieńsza o milimetr już nie pasuje. Trzeba być skupionym na tym, co się robi. No i no, uczy to pokory bardzo. Taka samodzielna praca też uczy pokory, że musisz nakładać trochę. Z jednej strony jesteś wolnościowcem, bo sam decydujesz o tym, co się dzieje z twoim życiem. Wykonujesz jakieś zlecenia, jakieś usługi, ale no musisz na siebie, musisz sobie to jarzmo nakładać i codziennie wstawać i pracować. Ta wolność wcale nie jest taka, jak się ludziom wydaje, że wolny człowiek, taki rzemieślnik, to tak sobie po prostu buja w obokach i tam coś robi i w ogóle wszystko jest super. A jest jakiś wytwór twój, z którego jesteś tak najbardziej dumny, który darzysz największym sentymentem w tym momencie? Czy jeszcze nie ten moment, czy jeszcze czekasz na tą iskrę Boga, żeby stworzyć coś wiekopomnego? Nie, na iskrę Boga nie czekam. A wiesz co, jestem dumny właściwie i wszystko jest ze mną związane, bo we wszystkim, czy wycinam na jakiejś włosowej piłce w prezencie ozdobę choinkową, czy buduję jakąś budkę na narzędzia. Bardzo ważnym dla mnie w tym takim rzemieślniczym działaniu było właśnie to, jak Muzeum Etnograficzne zgłosiło się do mnie, czy bym na wystawę jubileuszową nie zrobił makiety skansenu, takiej rozkładanej do działań edukacyjnych,
i modelu w ogóle rozkładanego jednej z chałup, która jest w Skansenie. No i to mi sprawiło super radość, taką naprawdę wielką, bo dłubałem chyba to wszystko około miesiąca. Właśnie chciałem zapytać, ile trwał proces twórczy? No makietę i ten domek, no to tak około miesiąc takiego ciągłego przebywania w mojej pracowni. I to tam było, znaczy też nie było to idealnie jeden do jeden, ale to były miniaturki, małe daszki, tam domek obracany, koło młyńskie, tam w wiatraku się kręciły skrzydła, śmigło, więc no trochę tam się trzeba było nadłubać, zachować tam mniej więcej jakąś skalę. Oczywiście to była moja wizja, więc te modele wszystkie były uproszczone. No ale model drewnianej chałupki musiał być zrobiony zgodnie ze sztuką, bo żeby się jaskółczy ogon złożył w narożniku, to ta listewka 3 na 1,5 cm musiała być zacięta tak samo jak belka 40 na 20 cm, więc jakby tylko w mikroskali, więc tam trochę się napiłowałem. Ile mnie to kosztowało nerwów, to tylko ja wiem, i ile tak naprawdę chałupek można było z tego zrobić, bo coś nie tak właśnie, bo tu nie, tu coś się odkruszyło, tam coś odpadło, a właśnie tak jak mówiłem, te milimetry są tutaj bardzo ważne. No, ale ta praca w muzeum też, bo tu dążę do odpowiedzi na trzecie twoje pytanie, które było pierwsze. Właśnie jak pracowałem w muzeum, to z grupą przyjaciół organizowaliśmy taki festiwal filmów antropologicznych Aspekty. No bardzo znana tak naprawdę inicjatywa przez było lata. Tam przez lata. Przy kilka edycji, później trochę tam sobie wybraliśmy właśnie każdy z naszej czwórki, gdzieś tam właśnie praca, zainteresowania. No, młodzi byliśmy, szaleni, robiliśmy to z pełnym zaangażowaniem, no ale naturalną koleją losu było to, że ktoś dostał pracę, ktoś wyjechał. No i jakby ten festiwal już nie był dalej kontynuowany. Chociaż muzeum ma właśnie fajne tradycje filmów antropologicznych i etnograficznych. No i tak ten film sobie był no właśnie, w jest. Tym festiwalu. Kiedyś tam jeszcze dawno temu, jak miałem lat 15, to właśnie o moich rodzicach powstawał taki film. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem ekipę filmową i pomyślałem sobie, ale to jest fajna robota. Jak skończyłem to technikum, to jeden z pierwszych moich wyborów to były studia na łódzkiej filmówce na organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Ale że to był początek lat 2000 i no wiadomo, że to nie był jakiś tam super czas, że 20-letniemu chłopakowi rodzice powiedzieli, masz tutaj, to chyba co z 4000 semestr kosztował. No i tak jednak podjąłem decyzję, że nie pójdę studiować etnologię, trochę tam przeczekałem, szukałem jakiejś pracy, coś tam robiłem z rodzicami. No i ta etnologia wtedy się pojawiła, o której wspominam. No ale po 25 latach od tego, jak pierwszy raz zobaczyłem filmową ekipę, zadzwonił do mnie kolega, który też studiował etnologię i też studiował ją w Toruniu. I mówi do mnie, że ma taką robotę teraz, wiedziałem, że on robi na tych planach, bo mieliśmy kontakt. Mówi, może byś chciał przyjechać i może byś mi pomógł na jednym planie. I powiedziałem, że oczywiście, że tak, nawet się nie zastanawiałem pół minuty. No i pojechałem, pierwszy film, przy którym pracowałem, byłem tam dyżurnym planu. To był film Iluzja w reżyserii Marty Minorowicz z główną rolą Agaty Buzek i Marcina Czarnika. No i tam zobaczyłem, jak wygląda plan filmowy, taki profesjonalny od początku do końca. Wtedy się dowiedziałem, że praca przy filmie to bardzo wczesne pobudki, dużo czekania i dużo też właśnie tak jak w pracy rzemieślniczej, pokory wobec tego wszystkiego, co nas otacza. Czyli trzeba się nauczyć, jak pracować z ludźmi, trzeba darzyć ich wyrozumiałością. Trzeba dawać czas twórcom oczywiście na to, żeby mogli to swoje dzieło zrobić jak najlepiej. No ale też te wszystkie sytuacje wokół, czyli pogoda,
jeśli to są zdjęcia plenerowe, pada deszcz, czy nie pada, czy jest zimno, czy jest mróz. Jest praca, no właśnie, bo tak naprawdę my, odbiorcy, tak, kiedy siedzimy czy w kinie, czy przed e-telewizorem, no to dostajemy już gotowy produkt, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, tak, że poza kosztem aktorów, których podziwiamy, tak naprawdę no to jest tytaniczna praca całego zespołu. Ty tak naprawdę masz już to portfolio projektów, przy których brałeś udział, bardzo pokaźne i też nazwiska, z którymi nie pracowałeś, pamiętam chociażby Liczba doskonała Krzysztofa Fazanussiego, czy chociażby film o rotmistrzu Pileckim. Jest jakiś plan zdjęciowy, który w tym momencie ty wspominasz jako czy drugi scenograf, czy dyżurny planu, który dajesz już takim ogromnym sentymentem? Wiesz co, właśnie miałem takie szczęście, że trafiłem na ten plan filmowy, to tak nazywam w cudzysłowie, nie na ten konkretny, tylko w ogóle na plan filmowy. I tak się potoczyło moje życie, że znajoma mojej koleżanki potrzebowała do scenograficznego wsparcia kogoś i ta moja koleżanka z Trójmiasta powiedziała Ani Anosowicz, bo tak się nazywa moja scenograficzna szefowa, że jest taki Kuba z Torunia, który pewnie może ogarnąć parę rzeczy, które trzeba zrobić. I tak się zaczęła moja przygoda w pionie scenograficznym. I właśnie przeszedłem taką drogę. Teraz jestem bardzo dumny, bo w 2023 roku Złoty Lwy dostał film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Który właśnie też wchodzi do kin. Wchodzi do kin 26 stycznia. Ja już oglądałem 3 razy na różnych pokazach. I Imago Olgi Hajdas, które dostało Srebrne Lwy też na ostatnim festiwalu. Jestem dumny z tych filmów tak naprawdę wszystkich, przy których pracowałem, no bo w każdej robocie oddajesz kawałek siebie. Jeśli nie jesteś w stanie w pracy swojej oddać siebie w jakiejś części, to znaczy, że nie lubisz jej tak do końca. A jak oddajesz siebie i wykonujesz pracę, to znaczy, że lubisz to, co robisz. A tak ty, jak pracujesz na planie filmowym, to poza szefostwem, z którym masz, powiedzmy, w tym pionie bezpośredni kontakt, zdarza ci się też, nie wiem, zbić piątkę, pogadać z reżyserem, z aktorami? Czy jesteś cichym aktorem, tak naprawdę, powiedzmy? Wiesz co, no oczywiście, że tak. Ekipa filmowa to jest kilkadziesiąt osób przynajmniej z całą obsługą techniczną i z artystami. To jest pewnie czasami nawet grubo ponad 100. Aktorzy to są normalni, fajni ludzie. Reżyserki, reżyserzy to są normalni, fajni ludzie. No jakby jesteś z nimi, bo jesteś z nimi przez kilka miesięcy, kilkanaście tygodni, kilkadziesiąt dni zdjęciowych, więc no nie ma, to jest naturalne, że się ludzie po prostu ze sobą witają, zaprzyjaźniają, spędzają ze sobą czas. Dla mnie takim bardzo ciekawym miejscem na planie filmowym jest barobus, czyli taki autobus przerobiony na kuchnię, gdzie jemy posiłki i tam się spotykają wszyscy. I aktorzy, którzy grają główne role, i statyści, którzy grają role trzecioplanowe. I obsługa techniczna, i dźwiękowcy, i ludzie ze scenografii, i z pionu kamerowego, oświetlacze. No wszyscy, którzy są na planie i wszyscy są ze sobą, bo to jest właściwie tworzy się na ten czas realizacji filmu taka jedna wielka rodzina. Słuchaj, Kuba. Chciałem zapytać Ciebie o Twoją, czysto Twoją taką prywatną opinię na temat Torunia jako miasta przyjaznego dla filmu. Ja pamiętam, że jeszcze kiedy nie mieszkałem w Toruniu, byłem młodym chłopakiem, który wychowywał się w Olsztynie, już wiedziałem trochę o Toruniu, między innymi za sprawą świętej pamięci Krzysztofa Kucharskiego, który prowadził tutaj kino Kopernik, później nasze kino Przyjaciel Serdeczny Mojego Ojca, i wiedziałem o tym, że ta tradycja edukacji filmowej, tak to nazwę, w Toruniu była bardzo silna. Jak ty patrzysz teraz tak na Toruń, twoje miasto, które stało się twoim miastem, w którym przeżyłeś szmat czasu, myślisz, że Toruń to jest takie właśnie przyjazne, czy powiedzmy tworzy się przyjazne miasto dla kultury, sztuki filmowej, abstrahując od inwestycji, które się w niej się dzieją, ale czy w tym mieście czuć takiego ducha i potencjał na
rozwój filmowy tego miasta, regionu? Jak oglądałem film Filip, to czuję, że jest tu potencjał. Uważam w ogóle, odkąd zacząłem pracować na planach filmowych, że mniejsze miasta mają coraz większe powodzenie, mniejsze czy średniej wielkości miasta, czyli takie miasta jak Toruń, gdzie tak naprawdę jest wszystko, bo jest cała infrastruktura potrzebna do tego, żeby ekipa filmowa przyjechała, czyli no tak, bo patrzysz na to hoteli, pod kątem ekipy filmowej. Począwszy od hoteli, restauracje, fajne miejsca, gdzie można naprawdę zrobić dużo ciekawych, nagrać dużo ciekawych scen, więc myślę sobie, że będzie się w ogóle działo tak, że ekipy filmowe będą się, pojawiają się zresztą też już od wielu lat, ale dużo się robi w Warszawie. I właśnie jak mieszkasz w Toruniu, to masz taki trochę problem, że czasami jest tak, że się szuka ludzi lokalnych, tak? Czyli łatwiej jest kogoś zatrudniać do pracy z Warszawy, niż kogoś, kto musi do tej Warszawy przyjechać, tak? Czyli na szczęście Toruń jest o tyle dobrze skomunikowany z różnymi miejscami, że przejażdżka do Warszawy to nie są jakieś tam nie wiadomo ile czasu, ile pieniędzy, ale jednak jest to pewnego rodzaju problem. Czy w Toruniu czuć filmowy świat? Czuć go bardzo na pewno, i jak jest Toffee Fest, i jak jest Camera Image. Więc oba te festiwale, które się odbywają w naszym mieście, one no jakby tworzą tutaj ten filmowy taki, taką otoczkę wokół Torunia. Też wiem to stąd, że spotykając ludzi na planach filmowych w różnych miejscach w Polsce, oni wiedzą o Toruniu, że to się dzieje. Też czekają na to, żeby tutaj przyjechać, więc myślę, że pod tym względem jest Toruń kojarzony też z filmem właśnie w Polsce, nie tylko z Kopernikiem i z Piernikiem, ale też z filmem, i to dzięki temu, że ludzie to aktywnie organizują od wielu lat. A powiedz mi, ty już masz trochę takie spaczenie zawodowe, że tak powiem, że kiedy oglądasz jako widz film, szczególnie taki, w którym nie maczałeś swoich palców, to myślisz sobie, kurczę, tutaj musiało być dużo pracy, tutaj oni nie naprawdę musieli się napocić, żeby przygotować taką scenę. Już masz taką tą optykę no, filmowca, jakby nie patrzeć. No, dziękuję. Wiesz co, no tak, tak, jak oglądam film, oglądam dużo polskich filmów, bo wielu moich kolegów i koleżanek pracowało przy tych filmach i oglądam, żeby właśnie zobaczyć, co zrobili, jak to robili, mniej więcej jestem w stanie sobie wyobrazić i wiem, ile czasami proste sceny, ile kosztują pracy. I oglądam sobie z przyjemnością te filmy. Jak z kolei oglądam coś, przy czym pracowałem, no to cały czas szukam, trudno jest mi się skupić na tym, tylko na fabule i na grze aktorskiej, ale cały czas sprawdzam, czy jest wszystko ok. Więc jak akurat mi się udało już obejrzeć Kosa trzeci raz, teraz w Sylwestra były pokazy przedpremierowe i poszliśmy do kina, to cały czas, chociaż już go widziałem na pokazie dla ekipy zamkniętym, ale teraz miałem taką nadzieję, że pójdę, obejrzę ten film, będę sobie oglądał i się super wyluzuję. I oczywiście tak było, ale co jakiś czas jednak gdzieś patrzyłem, co tam leży, co tam stoi i myśl taka, a okej, okay, to tam powinno być, nie? Słuchaj, no progres, nie perfekcja tak naprawdę, więc tutaj myślę, że z każdym projektem będzie lepiej, też komfort pracy, ale to jest też chyba dobre, że tak naprawdę cały czas się jakoś szkolimy, zdobywamy doświadczenie i patrzymy krytycznie w jakiś sposób na swoje dokonania, bo potem one są dla nas lekcją na przyszłość. Ale Kuba, ktokolwiek Ciebie zna i miał okazję z Tobą się poznać, dobrze o tym wie, że było takie jedno wydarzenie przez wiele, wiele lat w Toruniu, gdzieś zawsze w marcu, kiedy jeszcze w Polsce było chłodno, a w Toruniu się robiło bardzo, bardzo gorąco za sprawą festiwalu Reggae Afryka w toruńskiej Odnowie, który, gdzie ja miałem okazję Ciebie tam spotykać nieraz, ponieważ byłeś współautorem czy twórcą oprawy graficznej wielu plakatów. Chyba trochę tęskno, co, że tej
Afryki nie ma i że nie rozpala tymskiej odnowy w takim tym jeszcze chłodnym okresie. Od razu ci powiem, że ta Afryka jest w naszych sercach. Ona cały czas reggae gra nam w duszy. Mi szczególnie. Mam takie, jeśli chodzi o muzykę, to szczególnie muzyka reggae właśnie rozpala moje wszystkie zmysły. No, tęskno jest tak, miałem super, to jest przygoda. Bardzo jestem też z tego dumny, że w pewnym momencie mogłem zostać członkiem ekipy, która się zajmowała właśnie organizacją tego festiwalu. No, wiele, 29 edycji, 30 niestety została odwołana ze względu na pandemię, gdzie były pozamykane wszystkie miejsca, gdzie mogły być koncerty. No i tęskno, bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej ta 30 edycja się odbyła. Wiadomo, że potrzebne jest tak naprawdę do organizacji koncertu charytatywnego jednak duże wsparcie. W prywatnym biznesie może trudno znaleźć te pieniądze, które mogłyby pomóc w zorganizowaniu tego, ale myślę, że takie dotacje czy z pieniędzy miasta, czy wojewódzkich mogłyby bardzo wesprzeć tego typu przedsięwzięcie, tym bardziej, że jest to wydarzenie charytatywne, jakby nie jest komercyjne. U swoich fundamentów ma niesienie pomocy ludziom. No tak, no bo wymiernym efektem tego są chociażby studnie, które powstały w Sudanie, chociażby, jak tak, pamiętam. Tak. Więc ta idea niesienia pomocy jest też bardzo ważna, ale też tak naprawdę ten festiwal, no to była okazja do spotkania tak naprawdę wybitnych twórców, zespołów muzyki reggae w Polsce. Ja do dziś pamiętam legendarny koncert zespołu Izrael, który się reaktywował tak naprawdę na ten jeden koncert. Później jeszcze trochę pograli, ale taki powrót Izraela na scenę właśnie był na tanuskiej odnowie w ramach festiwalu Reggae Afryka. Więc to naprawdę było i mam nadzieję, że ciągle jest kulturotwórcze wydarzenie. Więc trzeba trzymać kciuki, żeby to się udało. Trzymam kciuki. Ja myślę, że trzymamy wszyscy. Właściwie tak jak mówiliśmy, Afryka Reggae Festival, no to było, jest takie wydarzenie, z którym też Torun jest kojarzony w różnych miejscach Polski, gdzie się w ostatnich latach pojawiłem, głównie ze względu na pracę przy filmach. To w ekipach jest też wielu rastamanów i pankrokowców i to są ludzie, którzy albo byli na Afryce, albo o niej słyszeli i ja bardzo czekam na ten moment, kiedy drzwi odnowy się otworzą i rozpocznie się kolejna edycja tego przedsięwzięcia. Kuba Koprzyński, nasz człowiek w świecie filmu, nasz człowiek w świecie muzyki reggae. Bardzo się dziękuję. Trzymam kciuki za twoje dalsze działania. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć jako człowiek, który wierzy w wierzenia. Więc bardzo się cieszę, że mogliśmy pogadać i cieszy mnie to, że robisz i angażujesz się w takie działania, bo warto mówić głośno o pewnych rzeczach, a nie tylko w kuluarach. Dzięki.